Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj kopiuję stylizację, więc jeśli jesteś zainteresowany, kogo to już wiecie, kogo skopiowałam, ale jak mi poszło, to zapraszam do oglądania filmiku. Jakiś czas temu, a dokładnie jak skopiowałam stylizację Taylor Swift, dostałam komentarz. Bardzo ciekawy filmik, czekam na więcej. Może teraz spróbować skopiować Gosię Andrzejewicz. Kocham ją. No i nadszedł ten dzień, w którym właśnie będę kopiować Gosię Andrzejewicz. Jak mi poszło? Ocencie mnie po prostu tak jak zawsze oceniacie, więc zaczynajmy. Mam dzisiaj 5 stylizacji. I to wy ocencie, jak mi poszło. Na końcu będzie oczywiście krótki filmik podsumowujący. Zebrałam po prostu urywki z każdego filmiku i zmontowałam i po prostu tak wyszło. Więc znalazłam 5 zdjęć stylizacji Gosi Andrzejewicz, które są albo sama, albo ze znajomymi. Więc zacznijmy od pierwszej, na której. Sorry, że tak patrzę, ale tu mam zdjęcie. I tak jak zawsze robię, czyli po tej stronie filmik, po tej stronie inspiracja. Więc jako pierwsze jest zdjęcie, gdzie jest na tle napis USA, czyli prawdopodobnie z jakiegoś dnia w USA. Jest ona w kwiatowej stylizacji z długimi rękawami. Jest ona prawie do kolan. Moja stylizacja jest też z długimi rękawami, trochę inna, kwiecista, bo to jest jedyna jakby sukienka kwiecista z długim rękawem. Mam jeszcze jedną, tylko że ona jest na ramionczkach, więc to kompletnie by nie pasowała. Jest ona też prawie, ona jest w połowie między tyłkiem a kolanami, więc ona jest tak, a u Gosi Andrzejewicz ona jest bliżej kolan, więc ona jest trochę dłuższa. Ona jest na czarnym tle, moja ma kwiaty na czarnym tle. U Gosi Andrzejewicz wydaje mi się, że no też na czarnym tle, tylko że te kwiaty są inne, ale wiadomo, sukienki kwieciste są bardzo różne, więc dlatego moją inspiracją było to i tak wyszło. Kolejnym zdjęciem jest pewnie z otwarcia jakiejś kliniki. Jest w białych spodniach, rurkach, różowej koszuli. Czy mi wyszło? Nie tak dobrze, bo moje białe spodnie nie są rurkami, tylko trochę szerszymi, więc mi tuś, a to są chyba moje, tak, to są moje jedyne białe spodnie. I co ciekawe, taki fun fact, jakiś chyba tydzień lub półtora tygodnia kupiony, więc idealnie się złożyło, żebym mogła to zrobić. Niestety, różowa koszula zastąpiona jest czerwoną. Kolejna stylizacja jest to taka, szczerze, ona mi najbardziej ciążyła. Jeszcze była jedna stylizacja, której nie było, bo to praktycznie było 6 stylizacji do skopiowania, ale nie mogłam znaleźć zielonej koszuli. I co mnie bardzo smuci, bo nie wiem, gdzie ona jest, a to była koszula po babci. Tak mi się wydaje, po babci Marii, nie, Renki, więc muszę ją jakby poszukać i wykorzystać. Ale była ta mini i czarna, więc nie wyszło, bo nie mam czarnej mini. Ale wracając do tej stylizacji, jest ona przed wejściem na scenę. Różowa marynarka długa, bo jak widzę, Gosia albo lubi długie marynarki, bardzo długie, zakrywające jej tyłek, albo ciekawe stylizacje na występ, takie specjalne na występ. Więc ja ze znalezieniem skopiowania stylizacji to miałam lekki problem ze znalezieniem, ale mam nadzieję, że Wam się podobają te, które znalazłam stylizację. No i przynajmniej tej osobie, która to skomentowała, żebym zrobiła skopiowanie stylizacji Gosi Andrzejewicz. Wracając, jest ona właśnie w różowej, długiej marynarce, w butach. Oczywiście dodatków nie robię, jak to wiecie.
białej chyba bluzce u mnie jest szara i czarnych krótkich spodenkach. No, u mnie stylizacja jest trochę inna, bo ja mam bardziej nie różową, tylko bardziej fiolet. Dla mnie to jest fiolet, więc dajmy, że w fioletową marynarkę i ona jest mega krótka, bo ona jest do tyłka. Spodnie czarne, powiedzmy, pasują. No i z tego, co właśnie widzę, moją bluzką jest szara. W ogóle ta marynarka jest tak, jakby ma duży dekolt, z czego ja średnio to lubię, ale marynarki jeszcze spoko. Sukienki nie, bo ja jakoś nie lubię swojego dekoltu, więc u mnie marynarka, sukienki z dużym dekoltem, muszę się jakoś kiedyś może przebrnąć, przebić przez moją wizję, myśl, więc może kiedyś mnie zobaczycie z długim dekoltem. Więc tutaj właśnie mówisz, jedyną jakby minusem jest to, że moja marynarka, którą pożyczyłam od mojej mamy, dziękuję, co dzień wcześniej albo nie, w niedzielę widzieliście zdjęcie, jak byłam na koktajlu po premierowym spektaklu z baletu Pinokio i właśnie w niej byłam, to pomyślałam takie, byłam, skorzystałam, kurde, pasuje, dobra, biorę. Spodenki znalezione gdzieś tam w szafie, które są już dawno teoretycznie obcisłe, bo już trochę... Więc i bluzka. Jedyną zapomniałam o tym, że ona ma białą bluzkę. Ja wzięłam szarą, bo tak jak mówię, dobra, wezmę byle jaką, bo nie widać w sumie, jaką ma dokładnie bluzkę. Później mi się przypomniało, że jednak widać, jaką ma bluzkę. Tak delikatnie, jakby się tak przyjrzeć, tak delikatnie widać, że ona ma białą bluzkę. No trudno. Przedostatnia stylizacja, czyli number, 1, 2, 3, 4, number 4. Nie wiem, skąd mi się wzięła angielska wersja, ale przejdźmy dalej, po prostu przejdźmy dalej. W czwartej stylizacji jest Gosia cała na czarno. Czy dla mnie plus? Of course, mogę w końcu znaleźć stylizację na czarno, więc mam czarne spodnie, czarną bluzkę. Jeden taki minimalny minus jest to, że moja bluzka ma jednak szare paski. No, jak zobaczycie, to jak widzicie, to widzicie, że ona ma takie delikatne szare paski, które tak średnio pasują, ale możemy powiedzieć, że Gosia robiła w ciemnym miejscu zdjęcie. Może mieć jakieś szare paski na bluzce, co nie? Zgadza się ze mną? Dziękuję bardzo. I o to mi chodziło. Ostatnia stylizacja. Jest to biała bluzka nie brązowe, Jezus Maria, naprawdę nie ogarniam. Nie brązowe, tylko granatowe spodnie. Moja bluzka jest biała, ale z lekkimi może kwiatkami, rysunkami, nie wiem, czymś jest. Nie jest taka czysta biała, tylko z czymś. Moje spodnie są jeansowe, nie granatowe. To jest jakby taka minimalna robota, minus. I tak wyszło z kopiowaniem stylizacji Gosi Andrzejewicz. Tutaj będziecie mieć wszystkie stylizacje, taki mini skrócik w filmiku, jak mi poszło. Dajcie znać w komentarzach, jak mi poszło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A, mam nadzieję, że to mi wyjdzie, bo ja, kiedy Wy to będziecie oglądać, czyli w niedzielę o godzinie 13, bo tak powinny być moje filmiki. Ja... Czasami mi to wychodzi, czasami nie. Sami to wiecie, ale mam nadzieję, że dalej jesteście i że oglądacie mnie mimo to, że moje filmiki nie są co tydzień, tylko czasami raz w miesiącu, co dwa tygodnie, więc przepraszam Was bardzo i ja Was bardzo kocham i bardzo Was dziękuję, że mnie wspieracie, że oglądacie i co chciałam powiedzieć, że w niedzielę, kiedy Wy to będziecie oglądacie, ja już będę w Kopenhadze, bo jadę na wycieczkę
znaczy płynę, bo będę płynąć promem, więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić taki krótki filmik z tego wyjazdu i Wam to stawić. Nie obiecuję, ale mam nadzieję, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że z wyjazdu, a jak nie, no to do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!